Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja chyba jestem ostatnią osobą, która by was straszyła i cały czas gadała o potencjalnym konflikcie między Rosją a Ukrainą, ale znając życie, może być tak, że mogę się mylić i faktycznie może do czegoś dojść. Mało tego, ostatnio nawet powiedziano, że między 16 a 17 lutego. Ja cały czas twierdzę, że no i chciałbym, żeby do niczego nie doszło i myślę, że to są tylko takie strachy na lachy i nic nie będzie się działo, ale to, co dzisiaj powiedział pan Błaszczak, minister obrony narodowej, czyli minister jeden z ważniejszych w polskim rządzie. To ostatnim razem, jak wam go puszczałem, myślałem, że już nic głupszego, nic gorszego on powiedzieć nie może, ale nie. Okazuje się, że w panu Błaszczaku tkwią potencjały niesamowite. On może jeszcze więcej. Wyobraźcie sobie, że pan Błaszczak wpadł na genialny pomysł, albo panu Błaszczakowi może narzucono ten pomysł, żeby do Polski przyjechali kolejni. Czyli do tych, którzy już byli kiedyś, do tych, którzy dojechali ostatnio, jeszcze ma dojechać 3000 amerykańskich mundurowych. 3000. Tak, na razie. A pan Błaszczak jest w niebo wzięty, jest po prostu w pełnej euforii. Ja nie wiem, czy ten człowiek albo ma jakieś fantazje dziwne, albo ten człowiek jest tak przebiegły i doskonale wie, co robi, albo ten człowiek jest taki niepojętny, że on wręcz nie wie, co robi. Przypuszczam, że to drugie, czyli doskonale wie. To są wszystko szczwane lisy, to nie są głupi ludzie, moi drodzy, to są mądrzy ludzie, niestety dla nas, mądrzy ludzie, którzy doskonale wykonują swoje działania. Myślę, że tutaj nawet nie chodzi o dobro Polski. Posłuchajcie sobie, bo ja już nie mam do tego człowieka zdrowia. Po prostu ten człowiek to, on w ogóle jest taką dobrym aktorem, bo nawet jak się wypowiada, to w taki sposób dykcję ma, no, iście taką radiową, aktorską, no, genialny strateg. Naprawdę genialny strateg. Puszczę wam, ale trzymajcie się mocno, bo to jest naprawdę dla ludzi o mocnych nerwach. Słuchajcie. To, że do Polski niebawem dołączą do sił Stanów Zjednoczonych kolejni żołnierze, jest dowodem bardzo poważnego traktowania z jednej strony zagrożeń, jakie mają miejsce ze wschodu, a z drugiej strony bardzo poważnego traktowania zobowiązań sojuszniczych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. A więc dodatkowi żołnierze już niebawem wzmocnią siły amerykańskie w południowo-wschodniej części naszego kraju. Również przylecieli żołnierze brytyjscy do Polski. To też jest efekt naszych konsultacji, naszych. Ty, no ja zaraz tutaj oszaleję. Panie Błaszczak, nie dość, że Amerykanie, no to jeszcze Brytyjczycy. I on tutaj pokazuje, że to są wszystko efekty ich konsultacji, że to są wszystko efekty ich działania, że oni są tacy fantastyczni, że dzięki nim, dzięki Błaszczakowi, do Polski przyjeżdża tysiące obcych wojsk. Ja podkreślam, że Ukraina i Polska leżą bardzo daleko od Stanów, leżą nawet też daleko od Wielkiej Brytanii. Jak coś się będzie działo, to nawet do Niemiec nie dotrze. Po prostu my sobie szykujemy, my sobie wiążemy sznureczek na gardełko. Naprawdę, na szyję sobie wiążemy taki powróz. Taki naprawdę solidny, może sznur nawet. Jak to pierdyknie, a wiecie, czym to się może skończyć, jak będzie potencjalny konflikt? Ano tym, że po pierwsze, miliony uchodźców przyjedzie do Polski, to raz. A dwa, to Polacy, cywile, którzy mają kategorię zdolną do służby wojskowej, będą zaciągani do wojska. I tak też może być. Oczywiście ja myślę, że tak nie będzie, ale w najczarniejszym, najpesymistyczniejszym scenariuszu ja jestem optymistą, ale no, jeśli by do czegoś doszło, to ten człowiek, właśnie ten człowiek, którego macie teraz na swoich ekranach, ten pan jawnie wręcz, jawnie szykuje nas na konflikt z Rosją. Szykuje nas wręcz, chce nas wepchać, o czym wam zaraz powiem, co się będzie działo. Bo to dopiero jest początek, ta analiza tego wywiadu, tego monologu pana Błaszczaka, to jest dopiero początek. Słuchajcie, trzymajcie się bardzo mocno, bo to jest dopiero taki przedsmak. Rozmów. W ostatni poniedziałek byłem w Londynie, rozmawialiśmy na ten temat, a więc żołnierze amerykańscy z 82. Dywizji będą w sile prawie 5 tysięcy, dołączą do kolejnych niemal 5 tysięcy żołnierzy, którzy stacjonują w Polsce zarówno w ramach Brygadowej Grupy Bojowej, jak i w ramach IFP, czyli. Czyli w Polsce obecnie stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich mundurowych. 10 tysięcy. W żadnym innym chyba obecnie państwie w Europie
Nie jest ich tak dużo. Ja się nie dziwię, że kilka lat temu oni zaczęli powoli tutaj przyjeżdżać, że oni zaczęli być przetransportowywani z Niemiec, tak, z Niemiec, z tych byłych baz. Tamte bazy powoli już zamykano. Oni wszyscy przesiedlili się do Polski, na wschód. Na wschód. To nie jest przypadek. To wszystko nie jest przypadkiem. To wszystko było planowane już od dawna. To nie jest tak, że oni tutaj byli po nic. To jest doskonale wszystko wyreżyserowane, bo oni po prostu realizują swój plan. Najgorsze jest to, że Polskę wpędzili w to, albo Polacy tacy, nie wiem, łatwowiernie, że dali się w to wpędzić. Po prostu jawnie sprowadza nam ten człowiek do Polski mundurowych, obcojęzycznych, z obcych państw i naraża nas, Polaków, zwykłych Polaków. Bo jak się coś będzie działo, no to zwykli Polacy na tym stracą. Nie Amerykanie zwykli, nie Brytyjczycy, tylko po prostu Polacy. Programu natowskiego, który dotyczy wzmocnienia wschodniej flanki. Żołnierze brytyjscy także są już na terenie naszego kraju, a więc żołnierze są w południowo-wschodniej części Polski, współpracują z żołnierzami polskimi, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Czy wiemy już, gdzie te kolejne 3000 będą dokładnie stacjonować w naszym kraju? Słuchajcie, słuchajcie, bo on powiedział, że oni tutaj są po to, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. Słyszeliście? Ten koleś powiedział, że amerykańscy, brytyjscy, czyli te tysiące obcych mundurowych, oni są tutaj po to, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. Przecież to jest wręcz odwrotnie. Oni są tutaj po to, żeby prowokować, żeby nam nie zapewniać bezpieczeństwa. Przecież właśnie przez to my jesteśmy w niebezpieczeństwie. No, jak ktoś nie zna się, jak ktoś jest takim łatwowiercą, jak ktoś jest takim naiwnym człowiekiem i takim w euforii, jak widzi tego pana, no to sobie pomyśli, fajnie, bo my teraz jesteśmy bezpieczni. Ale nie, drogi człowieku, drogi rodaku, nie, wręcz przeciwnie, ten pan nas wpędza w niebezpieczeństwo. I to jawne niebezpieczeństwo, bo przecież Słowacy wycofali. Słowacy nawet nie chcą, nikt nie chce. Nikt nie chce się mieszać w konflikt, który nas nie dotyczy. Ale Polska oczywiście wmieszana po same uszy. Żołnierze zarówno Armii Stanów Zjednoczonych, jak i Wielkiej Brytanii będą stacjonować w południowo-wschodniej części naszego kraju. Mamy świadomość zagrożeń, ale również pamiętamy o tym... Nie, no to jest po prostu człowiek oderwany od rzeczywistości. Mamy świadomość zagrożeń, mamy tutaj prawie że na karku konflikt zbrojny, prawie że moździerze, granaty, czołgi, artyleria... Wszystko będzie nad naszymi głowami, samoloty, ale to nic, bo mamy 3000 dodatkowych amerykańskich żołnierzy i jeszcze przyjadą Brytyjczycy i Błaszczak, wręcz minister Błaszczak się tym chwali, on się tym szczyci. On po prostu się tym szczyci, że on nam wiąże powróz, czy tam jakiś sznur. Dziwny człowiek po prostu. Co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej? Atak hybrydowy wciąż ma miejsce. Polsko-białoruska granica jest wzmacniana przez żołnierzy polskich, ale także żołnierzy brytyjskich. Równolegle toczą się ćwiczenia żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego z udziałem żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, rumuńskich i chorwackich, no, a przede wszystkim Ja to myślę, że pan Błaszczak to ma takie z dzieciństwa jakieś marzenia takie, że on jak był mały, to sobie kupował takie żołnierzyki, albo otrzymywał na urodziny, albo na gwiazdkę. I on chciał, wiecie, być takim generałem i zarządzać jakieś tam konflikty. Tutaj Rosja, Niemcy i on tak walił w lewo, w prawo. I teraz on nagle realizuje takie właśnie bajeczki, takie dziwne, dziecinne gierki. Bo to nie jest normalne, to nie jest odpowiedzialne, to jest absolutnie nieodpowiedzialne, to jest wręcz... karygodne. Ten człowiek, no ja myślę, że ten pan powinien się podać do dymisji albo powinni go dymisjonować wręcz w trybie pilnym, bo on nam naprawdę sprowadzi niebezpieczeństwo. To jest, nie wiem jak nazwać, szkoda słów, naprawdę, aż szkoda słów, bo gdzie da się być kulturalnym, po prostu lepiej trzymać język za zębami, bo naprawdę świeżbi języczek, żeby tak coś dowalić ostrzejszego panu. Bezpieczeństwo Polski dba Wojsko Polskie, które z miesiąca na miesiąc jest coraz liczniejsze i jest uzbrajane w nowoczesny sprzęt. Panie ministrze, o jak dużym zagrożeniu mówimy w tym momencie? Słyszeliśmy wczoraj konferencję prasową doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Bidena. No, nie mamy żadnych wątpliwości, że zgromadzenie wokół granic Ukrainy tysięcy żołnierzy rosyjskich sytuację rzeczywiście podminowuje, ale jedyną i właściwą odpowiedzią na takie zdarzenia jest jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego i jest polityka odstraszania. Jedność sojuszu. Pamiętacie,
W 39 jak nas wystrychnęli na dudka Brytyjczycy. Ostatnio Johnson, Boris Johnson, ten taki dziwny człowiek z Wielkiej Brytanii, premier Wielkiej Brytanii, powiedział, że my możemy zawsze na Brytyjczyków liczyć, tak jak to było w przeszłości. No przecież to jest nieprawdopodobne. Przecież Brytyjczycy nas zostawili na pastwę losu. On przyjeżdża do Polski, mówi takie słowa w Polsce i nikt nie interweniuje, nikt, absolutnie nic, słyszycie? Po prostu, Boże, słyszysz i nie grzmisz. Przyjeżdża Johnson, mówi, że oni nas zawsze bronią i zawsze możemy na nich liczyć. Przecież w 39 nie mogliśmy ani na nich, ani na Francuzów, ani na nikogo innego, ani nawet na Amerykanów, bo oni dopiero pod koniec sobie tutaj przyjechali, jak już było wszystko pozałatwiane, żeby tylko posprzątać i zgarnąć kasę i obsadzić tutaj swoimi ludźmi terytoria. Którą konsekwentnie Polska prowadzi od lat. Cieszymy się, że ta nasza inicjatywa dyplomatyczna spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony naszych sojuszników i że możemy dziś powiedzieć, że cały Sojusz Północnoatlantycki właśnie taką politykę przyjął. Bardzo dobrze też, że pan prezydent Andrzej Duda przekonał swoich rozmówców co do tego, że taka polityka odstraszania jest jedyną właściwą polityką. A, Duda, ekspert w militariach. Andrzej Duda, ekspert w militariach, przekonał całe NATO, Stany Zjednoczone, Bidena, tam Trumpów, wszystkich poprzednich, przekonał, że polityka odstraszania jest najlepszą polityką. Dobra, już moi drodzy, kończmy sobie z tym panem, bo tego nie da się słuchać. To jest po prostu taki bełkot. To jest taki polityczny bełkot, że aż no, najmłodsi pewnie się śmieją i padają pod stół ze śmiechu, mają ubaw po pachy. Przecież ten pan, to tak wiecie, pół żartem, pół serio, my się możemy pośmiać, my sobie możemy porobić jakieś żarty, ale ten koleś naprawdę jest w stanie nas wpędzić w jakiś konflikt. A jeśli chodzi o konflikt, no to sobie posłuchajcie. Polskie MSZ wydało pilny komunikat, podjęto decyzję. Jest oficjalne ostrzeżenie. Pilny komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Resort zwrócił się do wszystkich osób planujących podróże. Dyplomaci nie mają wątpliwości, że obecnie podróż do Ukrainy jest niebezpieczna. Wprost odradzają wybieranie się do tego państwa. Jest oficjalne stanowisko. Tak podaje portal Goniec. I to tutaj wszystko powoli się zaognia, wręcz dojdzie być może do eskalacji konfliktu. Ja cały czas popieram pokojowe rozwiązania, my się mamy nie pchać. Nie mamy żadnych wątpliwości, że zgromadzenie przy granicy Ukrainy tysięcy żołnierzy rosyjskich sytuację podminowuje, tak powiedział Błaszczak. Jedyną i właściwą odpowiedzią na takie zdarzenia jest jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przypominam po raz kolejny, że już nas raz wystrychnęli na dudka. Moi drodzy, bardzo ważna i istotna informacja odnośnie tych wszystkich tutaj transportów Amerykańców do Polski. Jak podaje Defense 24, na lotnisku w Mielcu gromadzą się amerykańskie śmigłowce CH-47 i UH-60 Black Hawk. Stanowią one uzupełnienie i zabezpieczenie pododdziałów 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Część przebazowanych śmigłowców ląduje na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Na lotnisku w Mielcu powstaje potężny obóz polowy amerykańskich wojsk przerzucanych do Polski. W internecie pojawiło się wiele zdjęć i filmów przedstawiających liczne amerykańskie namioty i samochody zgromadzone w Mielcu. Lotnisko jest już pilnowane przez uzbrojonych amerykańskich wartowników. Ja sobie po prostu nie wyobrażam, jak to możliwe, że w XXI wieku, w lutym 2022 roku w Mielcu są jakieś transporty, są amerykańscy mundurowi, którzy pilnują tych transportów i tam są budowane bazy amerykańskie, takie tymczasowe. To jest po prostu jakaś abstrakcja. W co oni nas wciągną, ci ludzie? Przecież my będziemy państwem numer jeden wrogim. Nas Rosjanie już nie będą lubić, bo pomyślą, bo to tak jest, że Polska tam, wiecie, no Polska to prezydent i minister Błaszczak i premier. Zwykli Polacy nic do tego nie mają. Zwykli Polacy pewnie nawet nie mieszają się w tej sprawie, w tej sprawie tylko mieszają swoje palce politykierzy i nic więcej. To jest po prostu hardcore, to jest nieprawdopodobne. My się mieszamy, a wszyscy brytyjscy żołnierze, którzy znajdują się na Ukrainie, zostaną wycofani w ten weekend, tak podało Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii.
Taką samą decyzję ogłosił Pentagon USA, wycofa z Ukrainy 160 przepraszam, żołnierzy amerykańskiej Gwardii Narodowej Florydy. Wszyscy wycofują, ale Polacy nie, ale Polacy nie. Ostatnio dzisiaj przeprowadził Biden czwartą rozmowę z Putinem i nadal nic nie wiadomo. Jedni mówią, że przepraszam, że mi tak się język plącze, ale jestem naprawdę tak podgrzany, rozgrzany jestem, że mi się język plącze. Oni dzisiaj czwartą rozmowę odbyli, jeszcze nic nie wiadomo. Jedni mówią, że z 16 na 17. Wiecie, ja cały czas mówię, że wolałbym, żeby nie doszło, ale to, że oni teraz nagle tak kończą te obostrzenia, być może oni wiedzą o czymś. I jeśli Rosja faktycznie najedzie Ukrainę, to może wyglądać tak jak w 2014 roku, prawda? Czyli oni sobie ją najadą, a ci będą się albo przypatrywać, albo tam wjadą i wjadą tam z Polski, z polskiego terytorium, ruszą z Mielca. Wiecie, co to oznacza? I wtedy Polska, nie jako NATO, to Polska tam pojedzie. To nasi żołnierze tam pojadą, to nasi chłopcy tam pojadą i też cywile. Bo jeśli rozpęta się coś, a może się coś rozpęta, nie wiadomo, może taki resecik, który miał miejsce od 2 lat, może nie wystarczy, może trzeba jeszcze dowalić, tak dopierniczyć jeszcze z grubej rury jakiś konflikt militarny i raz na zawsze rozwiązać tę kwestię. Tylko że jak do czegoś dojdzie, to będziemy marznąć zimą i cały czas trzymam kciuki, że to jest ta karta przetargowa, że jednak, no wiecie, patrzcie, no Niemcy umyły ręce, totalnie się nie interesują, absolutnie nic. Ale Polska jest takim, no chłoptasiem wręcz, do bicia. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, napiszcie, co o tym sądzicie. To jest niebywałe. To, co wygaduje minister Błaszczak, to jest wręcz, tego nawet nie chcę się puszczać i nie chcę się wam psuć nerwów, ale to jest po prostu człowiek, który powinien zostać dymisjonowany dzisiaj. Dzisiaj. To powinno być referendum. Czy chcecie interwencji polskiej na Ukrainie, czy nie? Oczywiście ja mówię nie chcę, umywam rączki i kończę tę opowiastkę, bo to jest śmieszne, to jest po prostu żałosne. Wszyscy się izolują od tego, a Polska się wręcz przywiązuje. Trzymajcie się bardzo cieplutko i do usłyszenia. Cześć, napiszcie swoją opinię. Pa, pa.